Niedźwiadki z leśnej chatki. Miś i miśka idą dróżką, wolno, nóżka tuż za nóżką, a za nimi drepce mama z parasolką, jak ta dama. Idą lasem, polem, łąką, w górze pięknie świeci słonko, jakiś ptaszek cudnie śpiewa, i cichutko szumią drzewa. Coraz bliżej cel ich drogi. Coraz szybciej idą nogi, bo wędrowcy nasi mali już lunapark widzą w dali. Nosorożec się ukłonił, trzy bilety trzyma w dłoni i tak rzecze: Zapraszamy, zapraszamy! Moc rozrywki dla was mamy. Hipopotam mi się wita, o bilety grzecznie pyta i po chwili drodzy moi. Brama już otworem stoi. A za bramą karuzele i atrakcji innych wiele: pałac strachu, beczka śmiechu, a aż brakuje i oddechu. Nagle patrzą: Co za dziwy! Popatrz mi się cud prawdziwy. Lamy w lustro spoglądają i po dwa odbicia mają. Miś i misia biją brawa. To dopiero jest zabawa, tak się kręcić dookoła. Czy ktoś ich dogonić zdoła? Nagle widzą wagoniki, hyc, i jadą małe smyki. Zaraz, zaraz. A gdzie mama? Gdzieś została całkiem sama? Nie ma jej przy karuzeli, w kasie też jej nie widzieli. Mój braciszku, co zrobimy? Z góry mamę wypatrzymy. Chociaż bały się troszeczkę, siadły mi się na ławeczkę. Ławka nas do góry wzniesie, tam jest mama. Lody niesie. Przytuliła mama mi się. Dosyć wrażeń już na dzisiaj. Czas do domu, mówi rzewnie. A wrócimy tu? No pewnie.